Bardzo mnie to cieszy jako wójta gminy Bełchatów, że ludzie tak gremialnie odpowiedzieli na nasz apel, żeby dbać o środowisko, żeby wymieniać stare piece, żeby wspomóc system energetyczny własnego domu, systemem OZE fotowoltaicznym. Bardzo mnie to cieszy. To już chyba trzeci rok, kiedy wchodzimy z tym naszym gminnym wsparciem dla mieszkańców. No, dziwi mnie tylko, że dlaczego mieszkańcy znowu wzorem lat ubiegłych od 2 dni czekają w tych listach kolejkowych. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Postaram się, ja jako wójt, myślę, że i radni też, o to, żeby dla każdego wystarczyło środków na systemy wsparcia. Teraz jest 1 000 000. Za miesiąc będę starał się, żeby do tego systemu dołożyć kolejne 1,5 mln zł, być może więcej, tak żeby wszyscy ci, którzy chcą, mogli być obsłużeni. Jakie jest zapotrzebowanie? Bo zapewne no, widzicie, że 1 000 000 wystarczy na ileś tam wniosków. No, 1 000 000 wystarczy na około od 80 do 100 wniosków, w zależności kto na co składa. Zobaczymy, ten nabór jest ciągły. Zobaczymy, kto dzisiaj, kto jutro, kto pojutrze przyjdzie, się zapisze. Wtedy ocenimy, ile tak naprawdę środków jest potrzebnych, żeby ten program został zrealizowany. I tak na pewno będzie. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że około 500 000 mieszkańców już w gminie Bełchatów już skorzystało z naszego programu wsparcia. No właśnie, bo tutaj robiłam rozpytanie i niektórzy podkreślali, że oni chcą, składają wniosek, bo chcą jakby dołożyć jeszcze na przykład fotowoltaiki. Tak, no bo my też dajemy tą możliwość, że można do tych 10 kW tą fotowoltaikę rozbudować. I pamiętajmy też o jednym, że ten nasz system wsparcia jest bardzo duży. No, na tle innych samorządów do pomp ciepła dopłacamy 16 tysięcy, maksymalnie 16 tysięcy, do fotowoltaiki 12 bądź 13 tysięcy, do solarów 8, więc to jest potężne wsparcie i ja to rozumiem, że dlatego jest to zainteresowanie tak duże, ale jeżeli ktoś jeszcze skorzysta z programu marszałkowskiego, z programu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ma tak naprawdę w 80-90% inwestycje sfinansowaną.